Aż 52 panie zrobiły USG w 4 godziny. W efekcie wydano jedno skierowanie do onkologa. Podczas Białej Soboty w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dewitach pacjenci mieli niepowtarzalną okazję, by odwiedzić lekarza bez skierowania i tym samym skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistów. Chcielibyśmy, żeby panie korzystały częściej i chętniej z badań profilaktycznych, ponieważ profilaktyka jest szansą na dłuższe życie. Jeżeli planujemy w ogóle dłuższe życie, to powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy zdrowi, upewniać się, że jesteśmy zdrowi. I taka dzisiaj właśnie okazja jest w naszym ośrodku zdrowia. Wiele pań skorzystało z nauki samobadania piersi pod kątem czujności onkologicznej. Pielęgniarki na fantomach piersi, w których ukryte były guzki, pokazywały, jak prawidłowo i fachowo kontrolować swoje piersi. Uczyły też, jakie są niepokojące symptomy, na co zwracać uwagę, co powinno zaniepokoić kobietę. Z takiego szkolenia skorzystało 31 pań. O akcji dowiedziałam się za pośrednictwem Facebooka. Jestem mamą karmiącą, wyczułam sobie guzka w lewej piersi, co mnie zaniepokoiło i dlatego przyszłam, żeby sprawdzić. Dodatkowo z badania poziomu cukru skorzystało 38 pań, wykryto jedną cukrzycę, a z badania ciśnienia 38 osób. Z porady dermatologa skorzystało 39 pań, a z porady endokrynologa skorzystało 27. Z kolei z badania spirometrycznego i porady lekarskiej skorzystało 12 osób. Wykryto jedną chorobę o podejrzeniu POHP. A co o takich konsultacjach sądzą sami pacjenci? To są bardzo dobre dni. Więcej, żeby takich dni było. No bo to, wie pani, raz, że jest sobota, a druga sprawa jest dostępność lekarzy i specjalistów. A tak to trzeba długo w kolejkach stać. No ja dzisiaj przyjechałam, żeby zbadać właśnie, szczególnie czy nie mam coś tutaj. No dermatolog, bo ma jakieś tam na ręce, jakiś guzek mam. No i może jeszcze mi się uda jakoś symetrycznie coś takiego z wydechu, bo coś tam mam na ostrzylach. Także bardzo się cieszę z tego. Uważam, że jest to bardzo, bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że są bardzo ważne, ponieważ w takim dniu kobieta może przyjść, zbadać się. Przede wszystkim są to wizyty, które są za darmo. No i to jest okazja, że nie musimy też czekać długo w kolejce na przykład do lekarza. Możemy przyjść i po prostu skorzystać z porady, czy właśnie dermatologa, do którego się wybieram, czy do endokrynologa, czy chociażby pójść i zbadać sobie piersi. Dodatkowo z diagnozy i porady logopedy skorzystało 9 dzieci. Przychodzą rodzice z dziećmi głównie, żeby upewnić się, czy dziecko ma wady wymowy, czy potrzebne są ćwiczenia, czy potrzebne są wizyty jakieś dodatkowe. Proszą o podpowiedzi. Biała Sobota została zorganizowana z okazji Dnia Matki pod hasłem zdrowia. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez gminę znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminadewity.pl.